Ptaszki ćwierkają, a ja dzisiaj gram w Blockstar Planet. Siemaneczko, oczywiście jestem Figurzek, a dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał z Blockstar Planet, w którym to pokażę wam inne właśnie materiały z tej takiej miniserii, tak to nazwijmy, czyli po prostu sprawdzania innych serwerów, innych regionów w Blockstar Planet. Mega dużo komentarzy, aż się mega zdziwiłem i oczywiście każdego pozdrawiam, który tutaj jest. Pierwszym komentarzem oraz jedyny właśnie najpopularniejszy, czyli najwięcej lajków ma to, żebym zobaczył właśnie Finlandię. Oraz napisaliście, że właśnie osoba z Irlandii na cheatach wbijał ten level i tak dalej, który wam pokazywałem w poprzednim materiale. Tutaj go macie właśnie. Oczywiście możecie zostawić lajka oraz subskrypcję, ponieważ za niedługo jest 1500 subów. Oczywiście zapraszam również, żebyście polubili na przykład kilka skinków na mojej ściance, ponieważ no chciałbym mieć jakąś topkę. Też możecie użyć jakiegoś skinka, jeżeli który wam się podobał. Akurat ten moim zdaniem fajny wyszedł, ale może nie dla każdego jest. Choć nie wiem. I też co do tego skina mega głupotę zrobiłem, ponieważ miałem go nazwany 2025, a przecież nawet tego roku jeszcze nie mamy. Więc dobra, już jesteśmy, więc sobie co, wybierzemy Finlandię właśnie, bo sami chcieliście, oczywiście możecie napisać, które byście chcieli następnie, ponieważ w dzisiejszym materiale mam w głowie, że właśnie Finlandię, Turcję oraz coś jeszcze sobie wybrać, na przykład to. I na przykład w następnym materiale, nie wiem, napiszcie co byście chcieli, ale dobra. Okej, okay, konto zrobione, więc będzie dobrze. Okej, okay, tryb pełnoobrazowy, tak wygląda Nexus w sumie, spoko. Dziwne ma granice, takie całe zielone w sumie. Co to jest za język, kurczę, po jakim oni tam mówią w sumie w tej Finlandii? Mają jakiś fiński czy coś takiego język? Nie wiem. Kurczę, ale... nie wiem. Nie wiem co mam wam powiedzieć na ten temat, ale dobra, tak się prezentuje fiński właśnie, finlandzki właśnie serwer. Okej, okay, nie ma tutaj jakieś dużo osób na tym Nexusie, choć tak jak mówię, jest godzina 9 równa jak to nagrywam, to może po prostu nie wiem, ludzie śpią, nie wiem. W sumie Finlandia jest praktycznie nad nami chyba, co rozumiem z geografii, to w sumie powinno być jakieś mega cofania czy tam wahań właśnie godzin, więc teoretycznie też jest jak u nas 9, tak mi się wydaje, gdzieś koło tego, no nie może być jakoś mega daleko, ale dobra, nieważne, nie będzie oceniać dzisiaj geografii, tylko zobaczmy sobie tutaj co mamy. I dobra, no tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o ten serwer, będąc z wami szczery, mega tu jest przewaga ludzi, w sensie what the hell. Wiecie co mi chodzi? Chodzi mi tutaj o to, że 110 level, 109, 106, 105 i nagle mam setkę. Więc no, mega mało osób ma setny poziom, by the way. Też, nie wiem, osoby co mają 99, czemu sobie nie lubią tego setnego, nie wiem. Ale bo będę z wami szczery, nie znam tej osoby przykładowo, więc nie wiem jak tam ten wbijała te levele, bo z tego co czytam komentarze od was, no to mega dużo osób po prostu posiada haksy w tej grze i tak szczerze mega słabo z ich strony. Dobra, tak szczerze nie wiem czy nie miałem za cicho mikrofonu i za głośno gry, tak szczerze, bo coś mi się samo zmieniło jeżeli chodzi o mikrofon. A no grę też miałem dosyć głośno, ale dobra, ta piosenka dosyć nieźle nawala z tym Blockstar Planet. Ale dobra, będę z wami szczery, Krystal kojarzę, tam ona ma pewnie najwięcej lajków mi się tutaj, ale dobra, zobaczmy. A jednak ta osoba ma najwięcej. Awapela. Nie znam totalnie tej osoby. Zobaczmy profil. Po 200 lajków, tu mają po 10, tu ma 1000. No dobra, tu po tysiaku mają, nie wiem tak szczerze skąd ta Krystal skojarzę. Okej, okay, no tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o top, on the top, to tak się prezentuje to. No tak szczerze mówiąc, na przykład tej osoby nie kojarzę. No nie znam tych ludzi tak szczerze. Nie wiem kim oni są, jak już tak jak mówię, znam tylko tą Crystals, bo często właśnie jak klikasz odkryj Blockstars albo właśnie skórki to ona tam ma, co troszeczkę nie powiem, ale wkurza, ale dobra, bo uważam, że nabijane to jest, ale nieważne. Jeżeli chodzi o parkour, tak szczerze mega średniawa, 19 parkourów przeszły, żeby mieć top 1, mega słabo. Jeżeli chodzi o max, no to 7000, no to nie jest akurat tak mało, ale no tak jak mówię, można by było mieć na pewno więcej, na przykład u nas jest 50 tysięcy, ale nie wiadomo jak to jest wbijane. Więc nie będę się w to jakoś rozpowiadał i myślał o tym. Rozelia, pozdrawiam, XD. No,
200 tysięcy na tydzień i mocno spoko wynikniałem, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o top on the top, Rozalia również jest pierwsza, by the way. Ale wydaje mi się, że niedawno to wbiła, bo czy ta osoba w ogóle jest gdzieś? Coś na C. No tak średnio w sumie, nie ma jej. Więc w sumie wbiła te 200 tysięcy, żeby bardziej odskoczyć od niej, tak mi się wydaje. Żeby nie było takiej małej różnicy i no w sumie dobrze jej wyszło. To ciekawa akcja, że akurat tutaj tak siadło. Dobra, jeżeli chodzi o bitwy, no to 1 600 000 top Armin wbił. No tak szczerze, co się z nim stało? 90 poziom. Bo zobaczmy, no tutaj mam 160 tysięcy, to jest 10% tego, co on zrobił w tydzień, żeby być top 1. Więc no to jest mega duża różnica, bądźmy szczerzy, nie wiem. Kurde. To nie aż tak trudno wejść w ten próg. Nie jak jest w Polsce, byśmy mogli zobaczyć, ale 160 tysięcy to jest w sumie mało. Jeżeli chodzi o topkę, no to ten gracz jest pierwszy. Majsa, który aktualnie jest chyba pierwszy. Tak, jest drugi ogólnie. Więc no tutaj jest jakaś taka, można powiedzieć, bitwa, ale jak widać top Armin wbija to znacznie więcej i lepiej, więc no lepiej to tutaj wygląda dla niego na pewno. Więc tak to by wyglądało z finlandzkim właśnie serwerem. Teraz wszedłbym na turecki serwer, ale w sumie sobie pomyślałem, że może na koniec to zrobimy. Więc sobie teraz wbijmy tutaj. Będąc z wami szczery, nawet nie wiem za bardzo za flaga. Nie wiem, nie mogę jakiejś za bardzo coś znaleźć na internecie. Z tego co w ogóle widziałem, to Nowa Zelandia w ogóle chciała... chciała właśnie, kurczę... A nie, co ja robię? Czekajcie. Teraz sobie znalazłem. I to jest flaga Austrii. O kurde, nie wiedziałem, że oni też taką Wielką Brytanię mają w lewym górnym rogu. Ale dobra, jak to jest Austria, to jest Austria, więc jesteśmy na Austrii. I bez dyskusji, jest? Skibidi? Dobra, wracając do samej Austrii, jak sami widzimy, tutaj w ogóle nie ma graczy, jedna osoba jest. Nie wiem, ktoś mi napisze, no dobra, jest to serwer, pewnie drugi, trzeci, czwarty i temu nie widzę ludzi, ale... Czemu za każdym razem, jak jest jakiś mniejszy serwer czy coś takiego, to za każdym razem takie coś się dzieje? Nie wiem. Też nie wiem, o która jest godzina u nich. Może w sumie, kurczę, bo oni są na mega wschód od nas. No to może jest jakieś tak, wiecie, jakieś tam północ czy coś, nie wiem. Zobaczymy highscore, a nie sobie gadamy. Dobra, Daniel, miejsce pierwsze. Z mega przewagą, będąc szczery. Tak szczerze, nie wiem, czy ktokolwiek go dogoni. I'm from Poland. 98 level. Ciekawym jak to jest. Nie wiem, jak ja bym na przykład zakładał jakieś konto na takim miejscu, to bym się nazwał po prostu, nie wiem, Fikusek i Polska, czy coś takiego. Nie jestem do końca pewien, jak to tutaj wygląda, ale tutaj łatwy próg jest dosyć wbicia tego. Będę z wami szczery, mieć tutaj VIP-a na tydzień i się bawić w kryształkach i można być w topce, więc to jest akurat ciekawe. Dobra, jeżeli chodzi o budownictwo, to tak się to prezentuje. 57 lajków, Safam, I'm from Poland, miejsce drugie, wow. Chłop co leci. Czy tam dziewczyna bardziej, bo tak ten po skinach stwierdzam. Top Builders, I'm from Poland, miejsce drugie. Ej, to jest śmieszne. Te dwie osoby walczą teoretycznie o topki. Ciekawe tak szczerze. Nie wiem. Fajne. O, emoji 147 tych zrobił winów w tydzień, a teraz w tym tygodniu 10 ma osoba i to jest najwięcej. Mamy dzień dzisiaj środa, więc no teoretycznie dałoby się jeszcze tutaj podrasować coś, ale kurczę, no nie wiem. Mamy środę, tutaj tak to wygląda. Jeżeli chodzi o topkę, no to Harijona, czyli osoba chyba druga, no właśnie, dobrze zapamiętałem. Jest najlepszą właśnie parkourzystką. Ona w ogóle jeszcze ma VIP-a, więc teoretycznie gra. W ogóle ten skin dosyć ciekawy, tak szczerze mówiąc. Nie, mi się on podoba. Jakoś ludzie za bardzo nie grałem. Dobra, jeśli chodzi o miners, no to tak szczerze Pysia X ma najwięcej. Będąc z wami szczery, patrząc na ilość graczy aktywnych w miners, to mnie zastanawia, jak ona ma tak dużo punktów. Czyli ona musi solo grać, ale przez solo nie da się skrzynek zdobywać. Damn, jak ona solo kopie i po prostu rudy tylko zbiera i odkłada do dawarki, no to szacun, że w ogóle jej się chce coś takiego robić. A dobra, czekajcie, a jeżeli chodzi o ten, no to okej, Safuam jest pierwszy. Pierwszy? No chyba chłopak. Więc no nieźle tutaj weszło. I'm from Poland też 2 miliony. Nie no, mega dużo
punktów, no wszędzie w topce on jest, ta osoba, w sensie, no to kurde, nieźle, tak szczerze mówiąc. Dobra, jeżeli chodzi o tutaj, no to, no dobra, tak szczerze, tutaj jest naprawdę dużo nowych podstawowych kont. Będąc z wami szczery, to wygląda jakby po prostu nowe osoby sobie wbiły, coś tam zagrały chwilę i koniec, więc nie ma tutaj stałych za bardzo graczy. Wydaje tak widzę po tej topce, no bo 32 level to też nie jest dużo, nie wiem, tak szczerze, jeżeli chodzi o Blasters All Time, o kuźwa, nie no, ta osoba troszeczkę chyba przesadziła mi się wydaje, no jak to wygląda, tu po 6 milionów, 4 miliony, nagle 122 miliony, trochę jak w Polsce, jak Miss Ariana miliard, a druga osoba ma 500 milionów, a potem po 100 czy tam ileś, to też taka rozbieżność za duża, no, to aż śmierdzi coś, jeszcze 50 level tylko ma, to ta osoba tylko bitwy nawalała czy coś takiego, nie wiem, mega dziwnie to wygląda. Jeżeli chodzi o topkę, no to będąc z wami szczery, fotograf, builder z po 200 lajków, no każdy w Polsce praktycznie u nas, tam chyba top 100 nawet ma po tyle, no to nie wiem, to, dobra, może nie po top 100, ale no i wiecie, mega dużo osób, a tutaj miejsce pierwsze, nie, to mega słabo jeżeli chodzi o to. Blasters 100 tysięcy, no to też nie jest jakoś dużo. Miners, jak tu nie ma graczy, no to jest akurat dla mnie szacun. Parkour 147 i IMO też jest naprawdę sporo. Więc no, ten serwer taki jest słaby w sumie, ale są ciekawostki, no. Ostatnia ta Turcja, jak mówiłem, więc sobie zobaczmy, co my tu będziemy mieć w tej Turcji. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, więc jesteśmy tutaj, spoko, spoko, okej, okay, spoko. Dobra, jeżeli chodzi o turecki serwer, no to tak jak wiemy, turecki serwer nie jest jakimś słabym serwerem. 102 Trader, kojarzę ten nick. Nie wiem, czy z bitew, czy coś, zaraz pewnie przekonamy się w jakichś tam topkach, tak to nazwę. Więc dobra, ej, ale laga miałem dziwnego. Nie wiem. Dobra, zobaczmy sobie po prostu sobie tu. Okej, okay, jeżeli chodzi o topkę, no to to wygląda już dużo lepiej, tak szczerze, chyba najlepiej z dzisiaj. Ponieważ no mamy dużo osób, które mają plus setne poziomy na tym serwerze. Ej, dużo tego tu jest. Dobra, 74 miejsce ma setkę, ty ta osoba zaraz też pewnie wbija. Więc no tak szczerze nie jest tutaj tak źle, tak szczerze spoko to tutaj wygląda. No turecki serwer nieźle dokopał, Eni miejsce pierwsze. Immortal Neon miejsce drugie, tak szczerze mega fajna topka tutaj jest. Ponieważ są 4 osoby ze 109 poziomem. Też są w sumie osoby, które na przykład uznajmy ta osoba nie będzie grać i na przykład ta i ta przycisną, no to mogą ją dogonić, tak szczerze, bo ta przepaść między punktami, no 40 milionów to jest dużo, ale bądźmy sobie szczerzy, jeden dobry event, w którym na przykład miejsce pierwsze sobie nie zagra, a ta osoba będzie grać, no to jeden event taki typu, nie wiem, górnictwo, kopanie razy 3 czy nie wiem, kryształki, czy po prostu event, gdzie razy 2 się dostaje expa, no to może wyprzedzić, więc to jest akurat fajna walka. Nie wiem, fajnie to tutaj wygląda. Tak szczerze ten 102 Trader to tak szczerze myślałem, że może być wyżej, ale no tutaj konkurencja dobra, 102 Trader miejsce 14 i tak dobrze. Jeżeli chodzi o tutaj, no to mamy, tak to właśnie się prezentuje, tak szczerze 1300 w tydzień, a tutaj już 1300 ileś ma osoba właśnie w 3 dni, bo tak jak mówię, dzisiaj środa i 9 godzina, więc można powiedzieć nawet 2 dni to wbił, więc no nieźle to tu wygląda. Jeżeli chodzi o topkę lajków tak ogólnie, no to tutaj jak sami widzicie Kaglar jest na miejscu pierwszym, co ciekawe w ogóle jeszcze jest tutaj jego konto, więc ja nie wiem, czy to jest jakiś influencer, czy jak to tutaj wygląda, w sumie nie wiem. No spoko, ale po tych skinach co on tutaj posiada jakoś ciężko stwierdzić, że on ma tak dużo lajków, ale no spoko, no tak to tutaj się prezentuje Burak, ciekawe czy Polak, jeżeli tak to pozdrawiam oczywiście. Dobra, jeżeli chodzi o parkour, no to tutaj Toms wygrywa, ale jest tak szczerze ta walka nie jest jakaś ciężka, tak jak mówię, no tam jak ktoś miał 100 ileś w poprzednim serwerze, no to jeszcze tak no spoko, ale no 75, no to tutaj akurat łatwiutko się wbija. Dobra, jeżeli chodzi, a czekaj, jeszcze tutaj Secret Pounda. Tego Tomasa nie ma tutaj w ogóle. No ale co się tutaj dziwić, tak szczerze, bo ten serwer naprawdę wygląda dobrze. Więc nie ma czegoś takiego, że tu ktoś topkę ma i nagle jest tutaj też. Albo jak na poprzednim serwerze właśnie, że ta osoba I from Poland to wszędzie była w topce. Tutaj jest trochę inaczej. Dobra, jeżeli chodzi o to, no to Eli
No spoko, ale jak widać chyba ktoś ją wyprzedził i ciekawe czy ją dociągnie to, żeby być pierwszy. Nie wiem, ciekawa walka może tutaj być, chyba Krystale X jest pierwszy, okej, tak to się prezentuje, no 44 miliony, jak szczerze jest to dużo, więc no nie mogę ukrywać, ale tutaj nieźle tutaj ktoś wleciał, Gacha Dark, Crystal Castle, no ogólnie jeżeli chodzi o to, no to tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o te topki. No to wygląda to spoko, jeżeli chodzi o bitwy, no to mamy Bitter 400 tysięcy, no to już jest lepiej niż tam na tamtym serwerze 160 chyba. No ale bądźmy sobie szczerzy, dalej 400 tysięcy to nie jest jakoś mega dużo, jak u nas robią po kilka milionów, nie? Więc tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o to, no to no ładnie 183 miliony, no to nieźle to tutaj wygląda. To ja nie wiem skąd z tego 102 trader, mi się wydaje, że z bitwy właśnie. Ale jak widać nie jest on gdzieś mega wysoko, chyba że gdzieś go pominąłem. No nie, nie widzę go, tak szczerze mówiąc. Więc nie wiem. No spoko, spoko. Tak tu się prezentuje. Dobra, 102 trader jest tutaj. 10 baniek. No to nie jest jakieś mega dużo, ale w sumie nie mam tyle, więc nie powinienem się chyba wypowiadać. Dobra, jeżeli chodzi o ten serwer, to tak się to prezentowało. No więc tak jak mówiłem właśnie, no u nas konstruktorzy niszczyciele po 3 miliony. Górnicy 400 tysięcy, więc też dużo. Parkury po 350 nawet, więc no też sporo. No i 10 tysięcy konstruktor, więc no tak szczerze żaden inny serwer no nie miał podobnego wyniku co my, więc to by było w sumie na tyle. Tak jak mówiłem, zapraszam do zasubskrybowania kanału, do polajkowania ścianki i co? Siemano.